dostarcza sprzęt pralniczy na rynku polskim. Montujemy pralnie wszelkiego rodzaju, zarówno pralnie chemiczne, jak i pralnie przemysłowe, pralnie szpitalne, hotelowe. Natomiast od niecałego roku zaczęliśmy oferować również pralnie samoobsługowe. To jest zupełnie nowy projekt, nowy koncept pralni na rynku polskim, ponieważ do tej pory było bardzo mało tego typu pralni w naszym kraju. Rok temu podczas tych targów nie mieliśmy jeszcze żadnej pralni zamontowanej i sami mieliśmy wątpliwości, czy tego typu usługa przyjmie się w naszym kraju. Natomiast teraz po roku działalności, po roku wprowadzania tego konceptu w naszym kraju mamy 9 projektów i mogę śmiało powiedzieć, że jest to usługa, która powinna być już dawno na rynku polskim. Nasi klienci są bardzo zadowoleni, mają klientów. Do pralni samoobsługowej przychodzą ludzie zarówno młodzi, jak i w średnim wieku, a również starsi. Studenci, turyści, ludzie, którzy mają bardzo małe mieszkania i nie mają problemu z tym, aby wyprać sobie garderobę w domu, tylko mają problemy z tym, że nie mają jak jej wysuszyć. Więc pralnia samoobsługowa jest idealnym rozwiązaniem dla takich osób. W pralni samoobsługowej, w miłej atmosferze, w bardzo ładnym wystroju, gdzie mogą sobie skorzystać również z internetu, napić się kawy. W ciągu godziny mają rzeczy wyprane, wysuszone i spakowane i mogą wracać do domu. Także uważamy, że ten projekt ma dużą przyszłość w Polsce. Myślę, że Polacy się naprawdę już przestawili na to, bo większość osób teraz już preferuje takie właśnie, powiedzmy, pralnie samoobsługowe, ponieważ właśnie tak jak mówił Pan, już nie wszyscy mają ochotę robić to w domu, prawda? Lepiej spędzić czas milej. Gdybym ja, ewentualny partner, chcę do Pana przyjść i chcę wejść w ten biznes, jakie muszę spełnić warunki? Przede wszystkim trzeba mieć dobrą lokalizację pralni. My w tej chwili celujemy w duże miejscowości, ponieważ co do dużych miejscowości jesteśmy przekonani, że pralnie będą mieć duże obłożenie. Natomiast lokalizacja jest bardzo istotna, powiem wręcz najważniejsza. Muszą to być lokalizacje na ulicach przelotowych. Ale to partner musi sam szukać. Czy wy jesteście w stanie im wspierać ich w tych właśnie tej pomocy? My sugerujemy i doradzamy, jaka to powinna być lokalizacja. Natomiast inwestor sam musi taki lokal sobie znaleźć, ale my przyjeżdżamy i doradzamy, czy to jest lokal odpowiedni i albo akceptujemy ten lokal, albo nie. Czasami inwestorzy wyszukują kilka lokalizacji i my wtedy decydujemy, która z nich jest najlepsza. Oczywiście dajecie im wasze doświadczenie, dajecie im, podejrzewam, także i przeszkolenia, bo chyba nie wszyscy mogą to robić. Czy też nie ma jakiegoś takiego większego, nie trzeba mieć doświadczenia w tym właśnie, co się robi tutaj? Prowadzenie pralni samoobsługowej nie trzeba mieć żadnego doświadczenia i to jest jeden z dużych plusów tego biznesu. Poza tym kolejny plus to jest brak konieczności posiadania personelu w pralni, ponieważ pralnia jest samoobsługowa. Ludzie wiedzą, jak uprać rzeczy, wiedzą, jak włączyć pralkę i włączyć suszarkę. Poza tym w pralni znajdują się instrukcje, które jeszcze dodatkowo pomagają obsługiwać urządzenia. Także jest to bardzo prosty model biznesowy, polegający na tym, że raz się inwestuje pieniądze, trzeba włożyć dużo, powiedzmy, pracy, wysiłku na etapie wyszukiwania lokalizacji, później w projektowaniu, bo wspólnie projektujemy tą pralnię i w aranżację. Później po otwarciu pralni średnio 3 miesiące właściciel powinien być zaangażowany, powinien być w tej pralni, powinien doglądać, jak ta pralnia się rozwija, doradzać klientom w obsłudze maszyn, odpowiadać na pytania, które padają,
ale później założenie jest takie, żeby w tej pralni nie było właściciela, nie było personelu, więc jest to duży, powiedzmy, nakład, powiedzmy też finansowy i czasowy na początku, a później powinno to się samo kręcić. Jaka jest kwota inwestycyjna? Minimum inwestycyjne to jest kwota około 60 tysięcy euro netto. Natomiast większość projektów, które w tej chwili w Polsce realizujemy, są to kwoty w granicach 100 tysięcy euro netto. No cóż, ten biznes dla potencjalnego partnera to jest właśnie pomysł na biznes. My zapraszamy do tych właśnie pralni, o którym teraz Pan nam powiedział. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Życzę samych sukcesów. Dla Radia Franchising rozmawiała Roberta Ochenduszka. Dziękuję.